trenerze, Legia niepokonana, pierwsze spotkanie przed własną publicznością, czy wszystko było tak, jak miało być? Bo do przerwy ładnie, wysokie prowadzenie, po przerwie trochę się pogubiliście. No, nie, może się nie pogubiliśmy, natomiast nie szło na pewno tak, jakbyśmy chcieli, ani w ataku, ani w obronie. No niewątpliwie nam lepiej idą mecze z lepszymi zespołami, gdzie jesteśmy jakoś trochę inaczej nastawieni, ja myślę, że to przejdzie, ja przeżyję oczywiście, jak będę mecze wygrywał 10 czy tam 8 punktów, jak przyjedzie zespół i będzie no, potencjalnie słabszy, no bo tak trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Zespół Śląska swoim stylem gry, takim szybkim, dynamicznym, tutaj jakiś drive, odrzutka, strzał i trochę nas tam rzeczywiście dogonili. Nam jakiejś tam skuteczności zabrakło i trochę się zrobiło mniej niż było po przerwie, ale no ważne, że jest zwycięstwo, mówię, to jeżeli mamy iść takimi falami, że gramy źle, dobrze, no to teraz akurat dobrze wypada. Szczególnie, że właśnie przed Wami spotkanie chyba najtrudniejsze, tak, bo w Krosno wszyscy mówią, że dwaj faworyci do awansu, jak to będzie za tydzień? Na pewno nie możemy się tak zaprezentować i ja wierzę, że tak nie będzie, bo ja znam tych zawodników i ja teraz mówiłem, że w szatni, że nie możemy się zachowywać, jakbyśmy tutaj nie wiadomo jaką tragedię odstawili. Wygraliśmy mecz, zrealizowaliśmy założenie podstawowe, trzeba wygrać mecz, zdobyć 2 punkty. Teraz przygotowania i koncentracja myślę, że będą zupełnie inne. Zresztą no, pokazuje to różnica między meczem z Katowicami i z Tychami. No, także jestem w miarę spokojny o to, że nastawienie będzie inne i będziemy dążyli do tego, żeby stamtąd przywieźć jak najlepszy wynik, wygrać oczywiście. Łukasz Wilczek chyba jeszcze nie jest w pełni formy, w pełni sił przynajmniej, bo tak ma kapitalne zagrania jak to do Czarka, kiedy Czarek kończył wsadem, ale też jeszcze popełnia dużo błędów. No Łukasz dużą część okresu przygotowawczego no, niestety spędził na odpoczynku, na rehabilitacji tam do skwierającego Achillesa, więc niewątpliwie nie ma trochę płuc i nie ma też pewnego wyczucia, a i zagrywki też, tak jak już mówiłem, na papierze się same nie nauczą, to trzeba się nauczyć ich i w grze, tempa, odległości, wszystkiego, także no spokojnie, no dał dzisiaj 8 asyst, paru rzeczy tam, ja mówię, w zasadzie do każdego miałem jakieś pretensje, więc spokojnie, no myślę, że to był lepszy mecz niż ten w Tychach, w jego wykonaniu. Andrzejewski wraca do gry, to chyba też cieszy, bo coraz więcej zawodników tak jest w kadrze, jest większa wymienność, szczególnie właśnie na tej pozycji numer 3. No dokładnie, jesteśmy, no Marcin, ten Tomek na czwórce gra, więc w tym momencie mamy też komfort pełny. Ja jestem zadowolony, no, wszyscy zawodnicy są zdrowi. Teraz kwestia jest znalezienia w meczu rotacji tej piątki, która będzie funkcjonowała najlepiej, zmian dla nich. I wszyscy ci zawodnicy myślę, że są świadomi celu ostatecznego ligi, a nie grania po prostu, nie wiem, w konkretnym tylko jednym meczu. Więc ja też staram się nad tym pracować mentalnie cały czas. Wszedł Maleski w Gliwicach, w Tychach pociągnął w zasadzie zespół. Następni muszą poczekać, ale to jest duży komfort i cieszy, i że Tomek jeszcze dodatkowo i dzisiaj od razu było widać, że wiadomo jaki to jest doświadczony zawodnik, zbiórki w ataku i solidnie w obronie i jestem zadowolony, że się już z nami będzie tutaj mógł pojawiać na parkiecie. Czarny też musi jeszcze poczekać, bo w Tychach nie grał, w pierwszym spotkaniu też krótki epizod i dzisiaj również na ławce całe spotkanie. Tak, ale ja nie chcę tworzyć sytuacji, że będę dzielił wszystko równo i najważniejsze jest to, co jest na tablicy. No jak będzie sytuacja, w której jednemu, drugiemu, trzeciemu nie idzie, to ja wiem, że jest jeszcze Czarny. No nie chciałbym tworzyć sytuacji, że muszę każdemu dać porówno, bo tak nie będzie, nie będzie efektów. Ludzie muszą czuć pewien komfort w grze i będę się starał robić tak, żeby czuli komfort, a wtedy z tego były jakieś efekty. Przed Wami właśnie kumulacja meczów, bo gracie w niedzielę w Krośnie, później w środę w Pruszkowie i w kolejną sobotę w Stargardzie. To dacie radę, wytrzymacie taką szybką grę, wiele meczów na początku sezonu? No ale tak ma każdy, więc tutaj nie ma co się zastanawiać. Gramy, mamy ten trudny tydzień ze względu głównie na to, że to są 2 dalekie wyjazdy. No i mecz derbowy w Pruszkowie, który zawsze to się jakimiś tam swoimi prawami rządzi, prawda, wiadomo, ja też jakiś tam podtekst będę w tym momencie miał, zawodnicy również, bo przegraliśmy z Pruszkowem na przygotowaniach, więc tydzień rzeczywiście trudny, ale ja liczę, że te mecze będą lepsze od tego, którego zobaczyliśmy dzisiaj, bo po prostu jesteśmy tego świadomi, że pewne rzeczy trzeba wykonywać lepiej i wiemy, co żeśmy zrobili źle, na pewno nie tak, jak powinno być. Dziękuję za rozmowę.